Cześć kochani, dzisiaj znowu z Wiką. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tak, Wikusiu? Och, jejej. Więc słuchajcie, dzisiaj wskazówki, jak macie poruszać się na grupie wsparcia na Facebooku. Grupa wsparcia liczy bardzo dużo osób i chciałabym, żebyście Wam dać kilka wskazówek, ponieważ cały czas macie problem. Słuchajcie, są na grupie są pliki. Też ze względu na to, że grupa liczy tak dużo osób, nie oczekujcie, że w momencie będziemy coś robić, odpowiadać, ponieważ to jest po prostu ponad 60 tysięcy osób, to jest bardzo dużo ludzi. Mamy moderatorów, którzy sobie z tym świetnie radzą. My także staramy się radzić sobie ze wszystkim, no ale musicie się uzbroić czasem w cierpliwość z zatwierdzaniem postów i po prostu liczebnie, nie dajemy rady dziennie czasem, jeśli chodzi o przyjmowanie ludzi, ponieważ zatwierdzaniem postów tak, ale przyjmowanie ludzi czasami 200, 300, 400 dziennie jest osób, więc chwila cierpliwości. Słuchajcie, na grupie są pliki, jak tylko wchodzicie, to od razu widzicie przypięty post. Przede wszystkim. W tym przypiętym poście są postne kulinaria, blog, który został stworzony dla Was. Jest tam opisane, na czym polega dieta, post dr Dąbrowskiej, tak zależy jak kto nazywa, na czym, co, jakie są dozwolone warzywa, owoce, jest wszystko, jakie są potrawy, jakie można jeść potrawy, jakie soki można robić, jakie kremy można robić, jeśli chodzi o zupki. Czyli mamy tam wszystkie przepisy. Mamy przepisy na zakwas buraczany, na ocet jabłkowy, na zakwas także z marchwi. Polecam serdecznie, jeśli chcecie dzieci przyzwyczaić do takiego zakwasu. Możecie też, bardzo bym prosiła, wchodzimy także dalej w pliki, jak tylko widzimy grupę, w grupie są członkowie, informacje, są pliki. I jeżeli wejdziemy w pliki, to tam mamy też w wersji PDF książki dr Dąbrowskiej, które wrzucały dziewczyny z grupy. Mamy także różne inne przepisy od początkujące, gdzie kiedyś się zanim blog był stworzony, ludzie wrzucali, sami wrzucaliście to. Mamy wiele rzeczy, które mogą się przydać, jeśli chodzi o nowe osoby. Zapraszam także, jeżeli jesteście hejtowani na grupie, jeżeli ktoś się źle do Was odezwie, ktoś źle się zachowa, oznaczajcie moderatorów lub mnie albo mojego męża. Jeżeli oznaczycie, to my zareagujemy. Nie jesteśmy w stanie czytać wszystkich komentarzy. Nie wrzucamy linków z innych blogów, takich, które się promują dla zarobku. Więc specjalnego bloga mamy, możemy stworzyć wszystko wspólnie na tej grupie. Ten blog Postne Kulinaria powstał dlatego, że tego potrzebowaliście. Tam jest menu także na 10 dni rozpisane. Według tego menu możecie jeść lub sobie zmodyfikować te menu. Jest zrobione obszernie dla tych, którzy lubią dużo jeść i chcą więcej rzeczy. Więc myślę, że kilka takich wskazówek było ważnych. Oznaczajcie nas w postach, że coś jest nie tak, że ktoś się źle zachował. Każde pytanie jest dobre i tolerujmy innych ludzi. Dajmy sobie trochę cierpliwości. Jeżeli nie chcecie odpowiadać na pytanie, bo pojawiło się 10 raz, to nie odpowiadajcie na te pytanie, ale nie hejtujcie go. Nie, tak jakby uprzedzam wszystkich troli, że będą usuwani. I dajmy troszkę nowym ludziom swobody, dajmy troszkę im ciepła i tego, żeby mogli zadać nam pytanie, żeby się nie bali zadawać pytania. Po to jest ta grupa. Pomagajmy im, podsyłajmy linki, filmy z YouTube'a moje, jeżeli komuś potrzeba jest wsparcia. Myślę, że troszeczkę wspierają, bo wiele osób mi to powiedziało, więc mam nadzieję, po to były też stworzone, jak opowiadam w poprzednim filmie. Więc życzę Wam powodzenia w grupie wsparcia, powodzenia na poście, trzymamy kciuki. Muszę kończyć, bo Wika będzie jadła i będzie spała. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.